Witam wszystkich serdecznie na sesji Mobility, w której będziemy starali się pracować nad elastycznością naszego ciała oraz nad rozciąganiem, które będzie też w pewien sposób do tego wiodło. Oczywiście zachęcam też do świadomości, że pracujemy głównie z układem nerwowym, tak? Więc warto w tej sesji się jak najbardziej odprężać, rozluźniać, a przed przystąpieniem do niej zalecam króciuteńką rozgrzewkę, żeby już na starcie mieć jakąś tam temperaturę tych mięśni, które powinny wtedy odrobinkę łatwiej puszczać z napięcia. Całą sesję rozpoczniemy sobie od mobilizacji rozcięgna podeszwowego i przyda nam się tutaj piłeczka lacrosse, którą ustawiamy sobie na macie bądź na podłożu. Dociskamy ją poprzez stopę i wałkujemy całe rozcięgno podeszwowe. Możemy pracować całą minutkę. Bardzo dokładnie i powoli. Liczy się tempo, jakim oddziałujecie na rozcięgno podeszwowe oraz siła nacisku. Więc pamiętajcie o tym, nie przygotowujecie się do wysiłku fizycznego. Chcecie rozluźnić wszelkie struktury, pozbyć się napięcia, więc róbcie to jak najswobodniej. Jeżeli będziecie te sesje rozciągania powtarzać, będziecie korzystali z tego filmiku wielokrotnie, to zalecam też stopniować siłę nacisku oraz oczywiście siłę rozciągania. Mamy już 50 sekund. Za 10 sekundek zakończymy pracę z rozcięgnem podeszwowym. Hop. Dołączamy do tego ruchu rozciąganie. Przed momentem rolowaliśmy, a teraz będziemy rozciągać rozcięgno podeszwowe. Ja użyłem do tego hantelka, kładę sobie na niego stopę. Zaciągam, hop, na niego palce i próbuję przenieść kolano jak najbardziej do przodu przy równoczesnym odgięciu palców ku górze. Hop. Możecie poczuć pieczenie bądź napięcie rozcięgna podeszwowego albo jego rozluźnienie, w zależności od tego, jaką siłą nacisku będziecie działać. Możecie zrobić sobie momencik przerwy. I oczywiście powtarzamy rozciąganie. Hantelek nam oczywiście tylko pomaga. Chodzi o to, żeby jak najbardziej rozciągnąć rozcięgno podeszwowe przy maksymalnym napięciu wszystkich struktur. Rozluźniamy. Jeszcze jedna próba przed nami i przechodzimy na lewą stronę. Palce do góry. Przy pochylaniu środka ciężkości do przodu bądź przy dążeniu kolanem ku przodowi możecie zauważyć, jak palce będą starały się dążyć do podłogi. Ustalcie jedno napięcie i wytrzymajcie tak chwilkę. Rozluźniamy. I podobnie działamy z drugą stroną. Czyli znowu dociskam, tym razem stopę po lewej stronie. Hop, i powoli przemieszczam w płaszczyźnie strzałkowej stopę ku przodowi i do tyłu. Powoli. Każdy ma swoje czucie, tak, wrażliwość na ten ruch. Mimo to, że chcemy się odbić od tej granicy bolesności,
Pamiętajcie, że każdy ma swoją indywidualną strefę poczucia komfortu i dyskomfortu. Pracujemy momencik ze stopą. Im bardziej wygniecie palce ku górze, czyli wyciągniecie to zgięcie grzbietowe stopy, tym więcej napięcia będzie się znajdowało wówczas na stronie podeszwowej, co w pewnym stopniu może też pomóc zmobilizować rozciągnięcie podeszwowe. Rozluźniamy, chwilkę odpoczynku i przechodzimy do rozciągania. Wyciągam znowu napięcie, hop, i próbujemy je utrzymać. Palce do góry, a ja dążę kolanem do przodu. Jeżeli nie macie hantelka, nie martwcie się, możecie zrobić to bez niego. Wystarczy paluszki zmobilizować do góry i przenieść środek ciężkości do przodu. Musicie się wtedy odrobinkę bardziej odchylić i wytrzymać moment. Rozluźniamy. W domu może to być jakiś przyrząd, który będzie serkowaty, będzie przypominał równie pochyłą. Jakkolwiek sobie to zaaranżujecie, będzie dobrze. Natomiast w najprostszy sposób można improwizować i dokonać rozciągnięcia rozcięgna podeszwowego. Ważne, aby stopa luźniuteńko, o, cały czas przylegała do podłoża, a my wspomagamy tylko ten ruch zgięcia ku górze. O wiele łatwiej jest wspomagać się przyrządami, tak, bo one wyciągają za nas ruch, a my tylko przesuwamy nasz środek ciężkości do przodu. Więc jeszcze raz spróbujemy skorzystać sobie z hantelka. Hop, wyciągnąłem napięcie, paluszki do góry. Chwilkę utrzymujemy. I rozluźniamy. Idziemy dalej. Tym razem pomoże nam roller. I znowu będziemy pracowali z mięśniem piszczelowym przednim oraz z innymi grupami mięśniowymi, które będą w jego okolicach. Rolujemy całą piszczel. Hop. Jesteśmy bardzo blisko też tej kości strzałkowej. Przez cały brzusiec przesuwamy się do przodu i do tyłu. Pamiętajcie o tym, aby wykonywać to ćwiczenie powoli, jak każde z rolowań, jakie dzisiaj wykonamy. Powoli i spokojnie. Jeszcze dwa ruchy. Świetnie. I próbujemy rozciągać naszą przednią ścianę podudzia, przysiadając na niej. Rozciągamy około 10-15 sekundek. Czekamy na rozluźnienie mięśni. Hop, odpoczywamy około 5 sekundek do 10 i wracamy z powrotem.
rozciągając. Rozluźniamy. I jeszcze jedna próba przed nami. Zawsze postarajcie się rozluźnić te mięśnie po rozciąganiu. Dajcie im się momencik zresetować i przejdźcie ponownie do próby rozciągania. Rozluźniamy. Wykonujemy dokładnie to samo na stronę przeciwną. Więc już hop, roller wjeżdża do akcji. Ustawiamy się i działamy powoli, przesuwając podłudzie ku przodowi i do tyłu, rolując w ten sposób mięśnie, na których nam zależy. Powoli i spokojnie. Będę to cały czas powtarzał. I z taką siłą nacisku, abyście wkroczyli delikatnie w dyskomfort. Natomiast pamiętajcie, że macie się z tym czuć dobrze. Rozluźniamy. I przechodzimy do tego siadu klęcznego na jednej nodze. Rozluźniamy wszystkie mięśnie. Staramy się rozluźnić wszelkie grupy mięśniowe, więc jeżeli jakimkolwiek mięśniem tutaj trzymacie to napięcie obronnie, próbujcie rozluźnić te grupy mięśniowe. Czyli tak, aby sam środek ciężkości rządził tym, czy dotkniecie do podłoża częścią grzbietową stopy, czy nie. Rozluźniamy. Troszkę dłużej utrzymaliśmy, ale nic z tym złego nie stanie. Ciężko jest poruszać się w przedziałach 10-15 sekund. Każdy też ma swoje ciało indywidualnie zaprogramowane. Czasem trzeba zaczekać nieco dłużej. Każdy miewa swoje kontuzje, gdzie nieraz uraz zadecyduje o tym, że musimy nieco więcej czasu poświęcić na rozciągnięcie danej grupy mięśniowej. Pamiętajcie o tym. Wedle tej zasady trening staje się bardziej świadomy, być może mniej uporządkowany, a może bardziej. Nie zrobicie tego z ustawionym stuperem, natomiast z treningu na trening powinniście czuć większą świadomość waszego ciała. Rozluźniamy. I siadamy jeszcze raz. O rany, jakie to jest przyjemne. Wytrzymujemy jeszcze kilka sekundek i rozluźniamy. Kolejną grupą mięśniową, którą się zajmiemy, jest łydka. Porolujemy ją chwilkę. Oczywiście powoli. Przez całą łydkę staram się przejechać, przerolować. Wykonujcie ćwiczenie jak najdokładniej. Okaże się, że na niejednym treningu rozciągania dość obficie się spocicie.
rozluźniamy. I teraz do rozciągnięcia mięśni łydki przyda nam się ściana. Ja teraz wstanę, trochę mnie ubędzie na obrazie. Generalnie chodzi o to, aby stopą przylegając do podłoża oprzeć się o jakiś stabilny przyrząd bądź o ścianę i postarać się o prostym kolanie wytrzymać chwilkę w tym napięciu. Jak oderwiecie odrobinkę palca od podłogi, możecie poczuć jeszcze przy tym rozcięgno podeszwowe. Jak podłożycie coś pod palce, znowu możecie jeszcze bardziej przy tym porozciągać całą taśmę tylną. Druga próba. Jedziemy. Rozluźniamy. Wybaczcie, jeszcze na moment zniknę. Chwilkę utrzymujemy. Pamiętajcie, że najważniejsze jest to, aby poczuć w tym ćwiczeniu luz mięśnia, na który oddziałujecie. I rozluźniamy. Trzecia runda minęła, więc możemy przejść do drugiej strony. I znowu przez cały brzusiec mięśniowy będziemy oddziaływać. Jak najbardziej naciskając na łydkę i oczywiście powoli. Samo rolowanie ma odnieść się do pewnych receptorów, które pomagają nam rozluźnić mięsień poprzez formację z układu nerwowego. Oddychajcie przy tym głęboko. Lecimy. Rozciągamy łydkę z drugiej strony. Jedno z przyjemniejszych rozciągań. Rozluźniamy. Jeżeli czujecie się dość mocno na taśmie tylnej, macie ją w miarę elastyczną, możecie skrzyżować wówczas nogi. Hop, nogą rozciąganą będzie noga, która w tym momencie styka się z podłogą, a nogą, która mija po skosie naszą nogę, będziemy tylko wzmacniali dźwignię i powodowali większe rozciągnięcie naszego mięśnia brzucha, tego łydki. Spróbujcie tego oraz tej opcji, którą przed momentem pokazywaliśmy. Rozluźniamy. Kolejną grupą mięśniową będzie mięsień czworogłowy uda. Ja zaczynam od prawej nogi. Jeżeli robicie razem ze mną, to rolery do działania. Jedziemy. Podkładamy pod nogę. Ustawiamy się na przedramionach. Druga noga po skosie. Kontakt z podłogą. I pracujemy ku przodowi. I do tyłu przesuwając się znowu po całym mięśniu. Ważne, żeby robić to powoli, z wyczuciem. Super. Rozluźniamy. Teraz nogę, którą chcemy
rozciągać. Zostawiamy jak nogę podporową, druga noga staje się nogą wykroczną. Przyciągamy piętę do pośladka i utrzymujemy równowagę. Staramy się pchnąć jak najbardziej biodro do przodu. Patrzymy przed siebie i oddychamy. Utrzymujemy statycznie, rozluźniamy. To duża grupa mięśniowa, więc musicie jej poświęcić odrobinkę więcej czasu. Jeżeli tracicie równowagę, co każdemu może się zdarzyć, podeprzyjcie się jakąś ściankę, ławeczkę, cokolwiek, co jest blisko, co pomoże wam na jakiś sposób złapać równowagę. Hop, na samym początku. I utrzymać mięsień w napięciu. Oddychamy spokojnie. Rozluźniamy. Jeszcze jedna próba. Utrzymujemy cały czas nogę w napięciu. A jak czujecie się pewnie, to dokładacie drugą rękę i wtedy już tylko balansujecie, przechylacie się do przodu, żeby wydobyć więcej napięcia, bądź naciskacie tak, aby biodro parło do przodu. Rozluźniamy. I druga noga do dzieła. Kontaktujemy przedramiona z podłożem. Mniej więcej w połowie brzuszca mięśniowego mamy roller. Druga noga do boku i pracujemy przez całą długość mięśnia. Powoli i spokojnie. Jeżeli boli was w jakimś miejscu, możecie się tam zatrzymać, rozpracować nieco bardziej tę część. Powolutku. Jeszcze dwa ruchy. Raz. Dwa. I wychodzimy. Hop. Z tej jakże komfortowej pozycji. Znowu. Lewa noga staje się nogą, którą będziemy rozciągać, więc prawa noga. Do wykroku, jesteśmy w pozycji półklęcznej. Przyciągamy piętę do pośladka. Może się zdarzyć, że złapie was skurcz mięśnia dwugłowego uda. Wtedy odpuśćcie, porozluźniajcie go. Dobierzcie inną pozycję, w której będziecie rozciągali mięsień czworogłowy uda. Rozluźniamy. Chwilka przerwy. I znowu wchodzimy w ruch. O, mam nadzieję, że jesteście prawdziwymi przykładami osób, które już wiedzą, że można się spocić przy rozciąganiu. Bo tak naprawdę ono też wymaga pewnego nakładu energetycznego. Potrzebujemy ATP, żeby mięśnie się rozkurczały.
I jeszcze jedna próba rozciągnięcia mięśnia czworogłowego uda. Pamiętamy o tym, aby biodrem napierać ku przodowi, spojrzeć przed siebie, otworzyć klatkę piersiową i spokojnie oddychać. Rozluźniamy. W kolejnym ćwiczeniu zajmiemy się mięśniem dwugłowym uda. Bardzo ciężko jest go wprawić w rolowanie, znaczy rolowaniem w stan rozluźnienia. Jak dla mnie, według mojej oceny, jest ten bodziec niestety niewystarczający do tego efektu, jaki byśmy sobie życzyli. Natomiast możemy go pomobilizować w nieco inny sposób. Dlatego położymy się na plecach. Chwycimy za nogę i będziemy dążyć piętą do sufitu. Działa to bardzo podobnie, prawie tak jakbym przeprasowywał większość włókien. Rozluźniamy. I przechodzimy do rozciągania. Znowu ta pozycja półklęczna, leciuteńko zmodyfikowana, bo prostujemy nogę, którą chcemy rozciągać. Palce na sufit. Pochylamy się do przodu, ale o wiele więcej zyskacie, jeżeli będziecie mieli proste plecy. Hop. I będziecie dążyli klatką piersiową do kolana. Niż jak się zegniecie i głową dotkniecie palców. Więc proste plecy i pochylamy się z prostymi plecami do przodu. Palce patrzą cały czas na sufit. Jeżeli możecie, spróbujcie dotknąć przy tym palców, ale zachowajcie proste plecy. Rozluźnijcie. Jeszcze dwie próby. Rozluźniamy. I jeszcze jedna próba na prawą nogę. Palce na sufit. Pochylamy się do przodu. Rozluźniajcie nogę, rozluźniajcie nogę. Niech puszczą wszystkie napięcia. I palce do góry. Rozluźniamy. Druga noga. Lewa jest zawsze gorzej rozciągnięta. W moim przypadku też, dlatego mamy nad czym pracować. Czasem jest to spadek po aktywności, jaką wykonujecie. Ważne, żebyście też od czasu do czasu się porozciągali i wdrożyli mobility w swoje życie. Nie musicie być gimnastykami, ale wasze włókna poprzez rozciąganie i rolowanie stają się bardziej elastyczne i bardziej wytrzymałe na wszelkiego rodzaju siły rozciągające, napinające, skręcające podczas wysiłku fizycznego. Zapamiętajcie.
rozluźniamy. Jeszcze dwie rundy. Bardzo dobrze, jak czujecie napięcie pod kolanem. Możecie jeszcze czuć troszeczkę przy przyczepie mięśnia brzuchatego łydki oraz oczywiście przy grupie kulszowo-goleniowej. Rozluźniamy. Kolejnym mięsiem jest mięsień pośladkowy wielki. Rolujemy go sobie i rozciągniemy. Użyjemy do tego piłeczki lacrosse. I będziemy prostowali globalnie, wykonując przejście przez cały mięsień wzdłuż. Cały czas z pulsującą zasadą, jeżeli gdzieś was mocniej boli, możecie się zatrzymać i rozpracować to miejsce. Jeżeli to zrobiliście, to nogę rozciąganą kładziemy na kolano nogi przeciwnej i tę drugą nogę przyciągamy do klatki piersiowej. W miarę poczucia komfortu możecie zwiększać siłę nacisku i to zbliżenie kolana do klatki piersiowej. Ale pamiętajcie, że każde wrażenie rozciągania mięśnia jest dobre. Nie musicie od razu rozciągać do pieczenia. Nauczcie się tego, polubcie to, poczujcie, o co chodzi. I wtedy skalujcie siłę, z jaką wykonujecie rozciąganie. No ja tego nie lubię. Żartuję oczywiście. Jeszcze jedna runda przed nami. O rany, mam nowe nogi. Tak się czuję, a wy? Napiszcie w komentarzach, czy jesteście ze mną jeszcze? Czy dotrwaliście do końca? Ale jeżeli jesteście tutaj jeszcze razem ze mną, to chyba już nie odpuścicie. Rozluźniamy. I druga noga. Znowu. Piłeczka lacrosse. I pracujemy sobie z pośladkiem. Jeżeli nie macie tej piłeczki, pamiętajcie, że nie jest konieczne, aby jej użyć. Ja chciałem tylko ułatwić wam to, abyśmy odpowiednio zabodźcowali przed rozciąganiem mięśni, tak? Rozluźniamy się. Oddychamy głęboko.
rozluźniamy. Zostały nam jeszcze dwie próby. Rozluźniamy. Świetnie. Na zakończenie fajnie byłoby jeszcze zaakcentować przywodziciele i będziemy je rozciągać symetrycznie, przyciągając pięty hop, jak najbliżej siebie. Kolana powinny dążyć jak najbardziej do podłoża. Wy powinniście być jak najbardziej wyprostowanymi. Niekiedy zaleca się, aby łokciami naciskać na podłogę. Ja tego nie lubię, bo to psuje pozycję kręgosłupa. Wolę je przyciągać, ciągnąć do siebie, otwierać klatkę piersiową i wytrzymać tyle, ile faktycznie mogę, schodząc kolanami ku dołowi. Rozluźniamy. Jeszcze jedna próba. Rozluźniamy, odpoczywamy. Jeżeli wytrzymaliście do tego momentu, to ja Wam biję brawo. Dziękuję za dzisiaj i zapraszam na kolejne sesje rozciągania, w których poruszymy sobie ważne tematy. Pozdrawiam, cześć!